że albumu. Albumu tworzonego w mniejszych czy większych bólach. Który odpowiada? No w takim, że tak powiem, może nie bólu, ale troszkę takim pośpiechu. O, może tak. To nie w delikatnej bolączce. Delikatna bolączka, proszę rozwinąć. W takiej delikatnej bolączce, może nie samym bólu, ale... Ale no trochę pośpiechu, trochę roboty. Trochę adrenaliny. Michał, ja słyszałam, że ty jesteś tutaj największym perfekcjonistą, ponieważ nadal ci się nie podoba do końca okładka. Te blachy tutaj nie do końca ci tak przypadły do gustu. No sorry, że zdradzam tajemnicę, ale musisz się wytłumaczyć. Pani perfekcyjna. A, miał być idealnie. Nie jest idealnie w mojej myśli, ale praktycznie tak. Ale przecież trochę miała być jaśniejsza ramka delikatnie i lekko jaśniejsza te blachy, zróżnicowanie koloru. No właśnie, słuchajcie, okładka tej płyty, umówmy się, no aż tak wiele nie różni się od okładki pierwszej płyty. To dlaczego tyle pracowaliście na nią? Bardzo dobre pytanie. Żeby wyszła taką, jak wyszła. I tak jest niezadowolony, patrz. No, zawsze może być lepiej. Do końca. Komentujesz, ja nie jestem, ja jestem zadowolony, tylko nie do końca. Rozumiesz to? Dlaczego tyle trwało? Dlaczego tyle trwało? No tak, w muzyce, tak i w wizerunku staramy się, żeby każda kropka była dopracowana, żeby każdy detal. Dokładnie tak. Wszystko pasowało. Kolor tym kolorem, to miało być tak, 10 razy różnych projektów, przekładanie, kombinowanie książeczkę jest dość obfita w środku, może pani nie widziała. Panie Michale, widziałam bardzo obfitą książeczkę. Bardzo. Ona w ogóle nie rzutuje na to, że długo to się to było. Nic nie rzutuje. Słuchajcie, Król Olch, teledysk do tej piosenki tworzony był w zasadzie na ostatnią chwilę, na ostatnią minutę. Jak wspominacie pracę nad tym? Znaczy na ostatnią chwilę przed premierą. Może Chopin. Pogłupie przy... Zbyt wylewnie nie będzie, bo mi się włączy lokata. No cóż, praca nad kitem. Czekaj, bez przekleństw. Zimno, głodno i ciemno. No też, zimno, głodno i ciemno, ale wszystkiemu towarzyszyła atmosfera faktycznie, że robimy coś dobrego i jakoś osobiście łatwo szło przez to wszystko przepnąć, bo naprawdę no to wszystko już jakby na planie robiło wrażenie, a jak zobaczyliśmy montaż, to tak, no wyszło w miarę, tak stwierdziliśmy. No dobra, to jest wersja oficjalna, a teraz który daje nieoficjalną? Marcel? Znaczy wersja nieoficjalna, taka troszkę, że tak powiem, ja bliższa, że tak powiem, prawdy jest taka, że wytwórnia zrobiła nam teledysk najpierw i po prostu tak zrobiła, że nam się nie podobało, bo tam nawet koń nie chciał lecieć i no łaził. Wiadomo, jak komuś... Nie spodziewałam się tego, powiem szczerze. My też nos poprzebrykali w jakieś leśne ludki, no ale to tam już pan szef, tam jakoś to jeszcze tam może to nie najgorzej było, ale jeśli chodzi o tego konia, to tego nie szło. Ale jak z lasu zszedł. No nie wiem, ale to nie wiem, no jak komuś dziecko, że tak powiem, umierło, to przecież nie będzie szedł na koniu, nie? No będzie jechał szybko. Tego uratować, nie? No, i tego nie dało rady przeskoczyć, no i tak podjęliśmy decyzję, że rezygnujemy z tego teledysku i sami my po prostu własnymi siłami zrobili to, co widzicie, to, co się zobaczyli